Hej, witam Was w pierwszym filmiku w tym nowym 2016 roku. Ja bardzo lubię parzyste liczby, więc ta liczba 2016 bardzo mi się podoba. Zdradzę Wam, że to będzie bardzo ekscytujący i pełen fajnych niespodzianek rok, ale do tego przejdziemy, wiecie, w trakcie trwania roku. A na razie zajmiemy się ulubieńcami jeszcze 2015, czyli ostatniego miesiąca, będą to ulubieńcy grudnia. Ale zanim jeszcze przejdziemy do ulubieńców grudnia, to odpowiem na pytanie, które na pewno się pojawi i już się pojawiało kilka razy. Tak, będę robić ulubieńców całego 2015 roku. Natomiast robimy to tak, jak w zeszłym roku robiłam, czyli po prostu będzie osobny filmik na ulubieńców pielęgnacyjnych i osobny na ulubieńców makijażowych. Myślę, że tak jest przejrzyście. Wam się to podoba, mi się to podoba, także takie mamy rozwiązanie. No to co, przechodzimy do tych ulubieńców grudnia. Jedynym ulubieńcem pielęgnacyjnym grudnia jest produkt, którego już kiedyś używałam, ale był to produkt innego producenta. Jest to maść ochronna z witaminą A i jest to Retimax 1500. I jest to maść, która ma większą zawartość witaminy A niż ta, której używałam poprzednio. Jakoś to, ile tej witaminy A w tej maści jest, nie wpływa na to, jak odczuwam, jakie są efekty tej maści. Ale ja tej maści używam po prostu jako krem na noc, ponieważ już skończyłam ten krem z Evre i nie miałam niczego w zapasie. I akurat zdarzyło się, że kiedyś kupiłam tą maść witaminę, właśnie tą Retimax, bo nie było tamtej, której używałam wcześniej. Trochę to zagmatwane, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. No i nie miałam co nałożyć na noc, więc postanowiłam nałożyć tą, bo no bo co innego mogę nałożyć. I się okazuje, że tak samo jest fajna jak tamta o mniejszej zawartości tej witaminy A. Ja mam skórę suchą albo normalną, która się lubi przesuszać. Więc takie kremy jak właśnie ta maść z witaminą A, takie bardzo gęste, tłuste, kreściwe kremy dla mnie są idealne. Na dzień może nie do końca, bo nie każdy makijaż się lubi z takimi kremami, ale na noc jak najbardziej. Dlatego ten skład tego kremu, czyli tamtej maści, w której jest chyba parafina albo wazelina, coś takiego było, że nie każdemu po prostu pasuje, że u niektórych po prostu może to powodować wysyp niedoskonałości. U mnie to kompletnie nic nie robi i to już wiecie po prostu wielu filmach z mojej pielęgnacji, że parafina w składzie po prostu nic mi kompletnie złego nie robi, no bo pewnie jakieś działanie pozytywne jest, bo właśnie czuję to fajne takie mocne nawilżenie skóry, które sprawia, że ona jest taka miękka, wiecie, taka sprężysta się robi. Więc jeżeli macie skórę suchą, jeżeli właśnie ten składnik, dam Wam linka do strony, na której będziecie mogły zobaczyć sobie skład. Jeżeli nie ma żadnego składnika, który się Wam nie podoba, albo Waszej skórze się nie podoba, to naprawdę polecam. To jest wydatek około 3-5 zł, więc naprawdę coś rewelacyjnego. A jeżeli się Wam to twarzy nie spodoba, to możecie go używać również na przykład na dłonie, na noc, na skórki, na suche łokcie, nie wiem, na usta, jak macie na przykład na usta albo pod nosem, jak macie po katarze podrażnione. Albo można też używać go normalnie jako kremu pod oczy, bo taką ma konsystencję i takie właściwości, które właśnie tej skórze pod oczy na pewno nie zaszkodzą, a pewnie pomogą. Maść z witaminą A ma takie właściwości, które właśnie skórę nawilżają, odżywiają, regenerują, właściwie uspokajają wszelkiego rodzaju jakieś tam podrażnienia, alergie. Także no naprawdę maść z witaminą A jeszcze raz się w ulubieńcach pojawia. Z pielęgnacji to wszystko, ale mam jeszcze jeden taki produkt, który właśnie możemy zakwalifikować jako na pograniczu pielęgnacji i makijażu. Jest to mgiełka odświeżająca z Inglota i to jest mgiełka różowa, czyli do skóry suchej i normalnej. To jest moje chyba 6. opakowanie, co by oznaczało, że mam już 6 takich buteleczek ze sprayem, ponieważ niestety Inglot nie sprzedaje większej pojemności niż tylko tej 50 ml, tak? 50, tak. Słuchaj, 50 ml, więc to jest naprawdę bardzo mała pojemność i mimo iż efekt, jaki daje ta mgiełka, bardzo mi się podoba, to nie jest to najbardziej wydajny produkt na świecie, niestety. Chyba że po prostu to wynika z tego, że ja za dużo go używam, bo tak też może być. Ale nie zmienia to faktu, że po prostu szybko się u mnie kończy. Jest jeszcze druga wersja tej mgiełki, która jest zielona i ona się nadaje do skóry mieszanej i tłustej. I tamta chyba matuje, nie wiem, nie używałam jej, natomiast ta bardzo fajnie nawilża skórę, sprawia, że makijaż się robi taki dewy, wiecie, tak ładnie, świeżo ta skóra wygląda, więc znowu, tak jak każdy inny spray na koniec makijażu, ściąga tą nadmierną pudrowość. Więc jeżeli macie skórę suchą lub taką właśnie normalną, to myślę, że warto spróbować. Tylko taki jeden jest mankament, że jeżeli sobie spryskacie na włosy, to te włosy się właśnie potłuszczą. Więc jak ja sobie pryskam, to muszę za każdym razem na każde miejsce, które pyskam, zasłonić włosy, a tym bardziej grzywkę, żeby to później nie wyglądało tak, jakbym po prostu nie miała tych włosów przez miesiąc. Także taka mała wskazówka, jeżeli chodzi o używanie, nie psikajcie tego na włosy. Wiadomo, jak tam troszeczkę tylko spadnie, to nic się nie stanie,
ale gdyby ta ilość, którą pryskam na twarz, znalazła się na włosach, no to nie wyglądałoby to dobrze. Ja chyba po prostu jednak to dużo je używam, ale efekt końcowy naprawdę bardzo mi się podoba. Raczej nie utrwala makijażu, właściwie nie takie jest jej zadanie. Jeżeli chodzi o utrwalenie makijażu, to bardziej by się tutaj Wam przydał ten fixer z Inglota. Ona teoretycznie nie utrwala makijażu, natomiast wszystko, co scala nasze warstwy, czyli to będzie woda termalna, czy to będzie właśnie ta tam giełka, czy Fix Plus, obojętnie, to te warstwy są scalone i tak będą się utrzymywały dłużej, niż by się utrzymywały, gdyby nie były niczym spryskane. Także trochę ten makijaż pewnie utrzymuje, ale chodzi bardziej o to, że ta skóra wygląda taką świeżą, nawilżoną, odżywioną, po prostu piękną i zdrową. Także ja na pewno oczywiście zaopatrzę w kolejne buteleczki i naprawdę mam wielką nadzieję, że w końcu Inglot postawi na większe opakowanie, takie 100 ml, albo jakiś, wiecie, taki zapas, nie wiem, 200 ml, który można by przelewać, bo wiem, że fixer jest dostępny w tej pojemności 100 ml, a mgiełka niestety nadal nie jest. Paleta, która była przeze mnie najczęściej używana w grudniu, to jest taka wielofunkcyjna paleta In the Balm of Your Hand, czyli właśnie zbiór wszystkich bestsellerów marki The Balm. I ta paleta już się z tego co pamiętam, już się pojawiła w którychś tam ulubieńcach chyba 2 albo 3 miesiące temu. Natomiast ten miesiąc naprawdę wykorzystałam jej potencjał chyba do końca. I też dzisiejszy makijaż, oczywiście pomijając podkład, korektor i usta, natomiast oczy, jak i makijaż twarzy mam wykonany tą paletą. I tak się zastanawiam, może być taki tutorial przydał właśnie, jak wykorzystać taką paletkę do cna po prostu tyle, ile się da. Bo może ona nie ma takich typowo neutralnych kolorów, które większość z nas używałaby na co dzień, ale właśnie przez to, że mamy tutaj zieleń, bordo i taki szaro-fioletowy, ciężki do zidentyfikowania kolor, to ona wymusza na nas większą kreatywność i to, żebyśmy się bardziej bawiły tym makijażem. Ale spokojnie, przecież tutaj mamy jeszcze ten bronzer, czyli Wahama Mama, który jak najbardziej możemy używać na oczach. Ale myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o tę paletkę. Rzeczywiście chyba zrobię tutorial jedną paletą, bo to też będzie chyba taka fajna wskazówka, jak tej palety używać, jeżeli ktoś by się na nią chciał skusić. Tutaj są wszystkie bestsellery The Balm, czyli bronzery, właściwie bronzer, róże, cienie, które chyba są najbardziej popularne ze wszystkich palet. No i oczywiście Mary Luminizer, który też jest pięknym cieniem, to jeżeli chodzi o makijaż oczu. Także tak wygląda paletka, która najczęściej była wykorzystywana w grudniu. Lakier do paznokci, którym się zakochałam bez pamięci w grudniu, a właściwie hybryda, to jest kolor, który mam na paznokciach też przez kilka ostatnich filmików oczywiście. I jest to numerek 039 Sexy Red z firmy Samilac. I jest to taka piękna, seksowna i taka soczysta czerwień. Ona, wiem, że w kamerze wygląda taką bardziej pomarańczową czerwień, albo w ogóle jak kolor pomarańczowy. Ona tak w sztucznym świetle właśnie wygląda. I jak mam normalnie zapalone światło górne, bez lampy, która daje chłodne światło, to ona jest takim właśnie typowym pomarańczowym kolorem, ale w ciągu dnia, kiedy mamy światło naturalne, to jest taka czerwień, no seksowna właśnie. Inaczej nie da się tego opisać, nazwa jest jak najbardziej trafna. Pokażę Wam jeszcze to, jak wygląda ten lakier w świetle dziennym. Natomiast i tak zachęcałabym Was do obejrzenia go na Google Images, bo po prostu oglądając wiele zdjęć tego samego koloru, jesteście w stanie sobie wypośrodkować, jak mniej więcej on będzie wyglądał na żywo. Ale jest przepiękny kolor i znowu będę miała teraz dylemat, bo moje paznokcie w tym momencie wymagają nowego malowania. Czy pomalować znowu na ten sexy, czy coś na coś innego, bo też mam kilka nowych, fajnych kolorów, ale nie pokażę Wam zbliżenia na moje paznokcie, ponieważ one już po pierwsze wymagają zmiany koloru, bo już mam odrost, a po drugie połamałam paznokcie. Nie mam pojęcia, jakie to zrobiłam. Właściwie nie połamałam paznokci, tylko tutaj te same końcóweczki na tych dwóch środkowych palcach łamałam, ponieważ sobie spiłowałam paznokcie w zeszłym miesiącu pierwszy raz na takie typowe migdałki z takim delikatnym szpicem i jakoś na tych dwóch paznokciach po prostu tego szpica pozbyłam się, nie wiem, w ciągu 2 tygodni. No po prostu jestem felerna. Chyba takie typowe migdałki nie są dla mnie. Poza tym wiecie, jak to zrobiłam? Złamałam sobie paznokieć pod lakierem. Także lakier się trzymał jeszcze przez jakiś tydzień, a pod spodem był złamany paznokieć, a później już niestety sam lakier tego nie wytrzymał i też się zawalił jakby. Także nie wiem, spróbuję jeszcze na następny miesiąc, teraz jak będę właśnie je ściągać, zrobić sobie jeszcze raz migdałki, bo ten kształt ma coś jednak w sobie, no i w tym połączeniu z tym sex silhouette wygląda to naprawdę, tak wiecie, z pazurem, dosłownie. Natomiast spróbuję zrobić sobie te migdałki, przedłużając trochę paznokcie i robiąc tą samą końcówkę ostrą właśnie Semilac Hard,
który też jest moją ulubieńcą notabene. Jest to lakier hybrydowy, który służy do np. przedłużania paznokci, do ratowania paznokci złamanych. No naprawdę można nim trochę tutaj się pobawić. Ja go od, słuchajcie, chyba 9 miesięcy daję po bazie, normalnie warstwę harda, a później to daję normalnie lakier. To jest taka trochę też baza utrwalająca, może nie tyle utrwalająca, ale utwardzająca paznokcie. I jeszcze odpowiadając na pytanie, które na pewno się też pojawi, po zdjęciu hybryd moje paznokcie nadal wyglądają totalnie tak samo, jak wyglądały, kiedy nigdy nie zakładałam hybryd, a hybrydy noszę już ponad rok bez przerwy, czyli ściągam, zakładam. Także naprawdę mit, który mówi, że hybrydy niszczą paznokcie, to jest naprawdę mit, można go, wiecie, wywalić, zapomnieć o nim, w ogóle o tym nie rozmawiać. Wszystko zależy od tego, jak te hybrydy będzie zakładać i ściągać, ale jeżeli robicie to poprawnie, to na pewno nie powinno być problemu. Ja robiłam też cały filmik na temat zakładania i ściągania hybryd, także jeżeli jesteście ciekawe, to zostawię Wam linka tutaj w rogu, możecie do niego wrócić. Natomiast mówię, ten Sexy Red i Hard to są moi kompletni ulubieńcy. Mam jeszcze tego Harda Milk, i też jest bardzo fajny, jeżeli użyłam jakiegoś jaśniejszego koloru, to on też jakby podbija ten jaśniejszy odcień lakieru. Natomiast mówię, no następnym razem, właściwie nie następnym razem, tylko jutro, jak będę zakładać hybrydy, to sobie zrobię te dzióbki z tych migdałków hardem i mam nadzieję, że wytrzymają dłużej niż na moich naturalnych paznokciach, albo że ja będę się po prostu nimi jakoś tak obsługiwać delikatniej, bo wiecie co, chyba kojarzę, kiedy się tych dzióbków z paznokci pozbyłam. To było pewnie wtedy, kiedy próbowałam założyć klucze na takie kółko do kluczy i podważyć to kółko. Tak, to było pewnie wtedy. Dobra, także ja już nie będę niczego zakładać na kółko do kluczy i polecam jak najbardziej Samilek Sexy Red i Hard. I ostatnim ulubieńcem na dzisiaj jest produkt, który tak naprawdę jest na pograniczu ulubieńca i nieulubieńca. Jest to tusz z Golden Rose, który ma naprawdę bardzo długą nazwę. Jest to Essential High Definition Lift Up and Great Volume Mascara. Jest to tusz, który ma bardzo ciekawą szczoteczkę. Jest to szczoteczka silikonowa, która ma bardzo króciutkie ząbki i która bardzo rzęsy pogrubia i unosi, bo możemy nią dojść do stanowienia zasady rzęs. Natomiast ona w momencie, kiedy już ją otwieramy od nowości, ona jest idealna do używania, tak? Nie jest tak jak z innymi tuszami, że musimy poczekać około 1,5 tygodnia, żeby ona trochę zaschła i formuła stała się lepsza, taką tą wyjściową formułą. Ona od razu jest taka fajna do używania. Natomiast po tych 2-3 tygodniach, czy tam nie wiem ile czasu minęło, kiedy zaczęłam je używać, ona zaczęła tak za dużo produktu wyciągać i ten produkt był już trochę bardziej zeschnięty, co sprawiło, że niestety na rzęsach robiły się grudki i to malowanie rzęs niestety robiło się bardzo długie, bo nie dość, że najpierw mieliśmy bardzo mocno wydłużone i pogrubione rzęsy, to one były też posklejane przez to, że ten tusz był już taki bardziej zeschnięty. No i też te grudki na samym końcu sprawiały, że musiałyśmy się trochę, czy przynajmniej ja musiałam się trochę tutaj namęczyć, żeby te grudki zdjąć. Ale jeżeli chodzi o trwałość, jeżeli chodzi o to, jak wygląda na rzęsach, kiedy jeszcze jest tej dobrej stronie, kiedy ta formuła jest i taka idealna, jest naprawdę bardzo fajnie, trwało się cały dzień, nic się nie kruszy, nic się nie odbija, jest rewelacja. Natomiast oczywiście dość szybko się robi taka już stara, jak to się mówi, robi się bardzo sucha, robią się grudki, no i rzeczywiście ona wyciąga bardzo dużo produktu. Postaram się tutaj jeszcze dodać kropelkę lub dwie Duraline i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Na razie od jakiegoś tygodnia ją odstawiłam i wróciłam do tego Volume Nasze z So Couture z L'Oreala, czyli mojej ulubionej, natomiast ta no, czekała, żebym ją pokazała po prostu Wam w filmie. Jeżeli macie ten tusz, jeżeli macie tę maskarę, używałyście ją lub nadal ją w tym momencie używacie, to dajcie znać, jak się u Was sprawdza, czy też Wam tak szybko zaschła, czy ja coś może zrobiłam nie tak. No ale mówię, no tak, na tyle mi się podobał ten efekt, że jeszcze raz dam jej szansę. Natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć, że ten tusz na pewno nie jest dla osób, które mają rzęsy krótkie lub tych rzęs mają mało, bo po prostu Wam poskleja wszystkie rzęsy i będziecie wyglądać jak z trzema rzęsami na oku, a tego nigdy nie chcemy. Także i tak, i nie. Efekt na samym początku mi się podobał, w tym momencie jest już za bardzo sklejający, ale mówię, no dam jej jeszcze szansę. I to tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców grudnia. Mam nadzieję, że się Wam ten filmik spodobał. Jeżeli lubicie ulubieńców, to proszę Was o stawienie kciuka do góry. Ja jak zawsze czekam na Wasze propozycje, właśnie nie tyle propozycje, co Waszą relację ulubieńców, tych, których się u Was sprawdzili w grudniu. Może coś fajnego odkryłyście, z czym chciałybyście się z nami wszystkimi podzielić.
Na pewno wszystkie z chęcią przeczytamy Wasze komentarze. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, że jeszcze przez dwa filmiki będziemy ten 2015 rok wspominać, a później już się będziemy tylko skupiać na tym, co nowe i miejmy nadzieję lepsze. W opisie pod filmem, jak zawsze, znajdziecie informacje na temat wszystkich produktów, które Wam dzisiaj pokazałam, pełne nazwy, linki, gdzie je znaleźć i tak dalej. Także naprawdę do opisu Was serdecznie zapraszam. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!